Community to bardzo kameralny event, na którym można bardzo bliskie relacje zawiązać. Łatwiej poznać ciekawe osoby, ponieważ nie ma wielkiego tłumu, jest creme de la creme. Dzisiaj brałem udział w panelu Cross Border Dobra strategia na złe czasy i dzieliłem się swoim doświadczeniem. Mówiłem o takich czterech podstawowych obszarach, które są ważne do zaadresowania. Jeden to jest logistyka. No, zagraniczna jest trudniejsza niż ta nasza krajowa. Drugi obszar to marketing. Wejście na zagraniczne rynki wymaga mądrego marketingu i wymaga kosztownego marketingu, bo należy zbudować rozpoznawalność marki. Trzeci obszar jest związany z prawem lokalnym. Prawa w różnych krajach są różne, nawet w zwykłej Unii Europejskiej nasz omnibus wygląda zupełnie inaczej niż w innych krajach, ponieważ jest regulowany prawem lokalnym. No a na końcu technologia. Technologia nie przeszkadza, trzeba ją zrealizować, a najlepszym partnerem jest Unity Group. Brałem udział w warsztatach dotyczących sztucznej inteligencji, prowadził je Rami. Bardzo ciekawie mówił, ma bardzo duże doświadczenie. Zebrał nam taką kompendium podstawowej wiedzy. Omówiliśmy, co warto w ten sposób informatyzować, gdzie, jak. Najbardziej atrakcyjne obszary to te, które dotyczą klientów i e-commerce'u, bo jest bardzo dużo danych pojedynczych, na których można sztuczną inteligencję uczyć. Gorzej nadają się rzeczy, które są mniej powtarzalne, danych jest mniej. No tutaj dane rządzą. Nasze spotkanie jest w bardzo atrakcyjnym miejscu, klasztor Cystersów. Nawet w klasztorze można porozmawiać o sztucznej inteligencji, co było bardzo kontrastujące z starodawnymi murami i ta nowoczesność, no fajne połączenia. Bardzo to jest ładne miejsce, jest wellness i spa, basen, jest super.